człowiek rzeczywiście chciał i uzyskać, co chciał zrobić, to naprawdę trudno powiedzieć. Ja nie potrafię z nim rozmawiać, on nie chce ze mną rozmawiać. A z kim chce? Nie wiem. Myślę, że nie ma takiego człowieka w tej chwili. Jerzy Maliszewski urodził się w 1946 roku w Warszawie. Większość życia spędził po prawej stronie Wisły, na Pradze. Ukończył tylko szkołę podstawową i nie posiadał żadnego zawodu. Nie pracował, a przynajmniej niedosłownie. Przez wiele lat mieszkał w tej kamienicy niedaleko Ronda Wiatraczna. Z Pragi pochodziła jego rodzina, tutaj miał przyjaciół. Specyficzny charakter tej dzielnicy ogromnie wpłynął na jego życie. Był to sprzyjający do dokonywania przestępstw wyjątkowy teren. Po pierwsze dlatego, że łatwość dostępu była. Po drugie, był to jeszcze okres jednak, co by nie mówić, taki, kiedy masa budynków była nieużytkowanych z różnych względów. No, oczywiście Bazar Różyckiego, Szmulki, prawda? To były te obszary, gdzie generalnie rzecz biorąc, bez przerwy coś się działo. Bazar Różyckiego to miejsce o największej ilości kradzionych towarów na metr kwadratowy w całej Warszawie. Maliszewski czuł się tu jak u siebie w domu. Tutaj nawiązywał znajomości, tutaj rozpoczynał swoją karierę. Od najmłodszych lat szkolił się w złodziejskim fachu. Szybko okazało się, że jest pojętnym uczniem. W owych czasach, w latach 70. Powstała jakaś specjalizacja w grupie włamywaczy, polegająca na tym, że znalazła się określona ilość włamywaczy, którzy umieli otwierać zamki skarbiec. Były to wtedy najlepsze zamki, podobno nie do otwarcia, jak gwarantowała spółdzielnia je produkująca. Rzeczywiście były dobre, ale oni opanowali technologię otwierania tych zamków przy użyciu szprychy, jak odpowiednio tam spreparowanej i wykręconej, i takiego klucza, który do wszystkich zamków w zasadzie pasował. Oni opanowali te technologie. I była to plaga, bo w owych czasach, no dzisiaj to są śmieszne liczby, ale w 70-tych latach, jak było 5-7 włamań w ciągu doby w Warszawie, to było to ekstra wydarzenie i komendanci dostawali po łbie od komendanta stołecznego i w ogóle awantura, że jak można było dopuścić do tylu włamań. I do tej elity włamywaczy należał również Maliszewski, który opanował tę technologię. Maliszewski nie opuszczał Pragi, by wykorzystywać swoje umiejętności. Znał tutaj każdy kąt. Tu czuł się najpewniej. Specjalizował się w napadach na mieszkania i wille. Włamania dokonano w sytuacji, kiedy w domu było pełno osób, ponieważ wtedy tutaj mieszkali moi dziadkowie i przyjmowali gości. Dziadkowie zazwyczaj organizowali brydże takie na dwa stoliki, czyli no musiało to być przynajmniej 8 osób. Babcia miała psy, 2, nieduże. I włamania dokonano w sąsiednim pokoju. Złodziej musiał zaobserwować zwyczaje mieszkańców domu, no ponieważ tutaj wszędzie były zamontowane i są nadal okiennice. Natomiast no, problem polegał z pokojem babci polegał na tym, że babci było ciągle gorąco. W związku z tym przymykała okiennice, ale lufcik zawsze zostawiała uchylony. W związku z tym złodziej wystarczyło, że to parter, więc włożył rękę przez lufcik. W ten sposób otworzył sobie całe okno, rozchylił okiennicę, no i praktycznie drogę do domu już miał otwartą. Wskoczył do środka, na wierzchu stała kasetka z biżuterią babci. Zdaje się, że niczego specjalnie więcej nie szukał, tylko no, złapał to, co było na wierzchu, jakby oczywiste. No i bardzo szybko, otwartym oknem po prostu uciekł. Udane włamanie nie oznaczało, że Maliszewski będzie bastował, jak to się określa w złodziejskim fachu. Potrafił w jednym tygodniu obrobić kilka mieszkań na tej samej klatce, na przykład wchodząc przez balkon. Wyjęła futro z szafy, powiesiła na balkonie, na gwoździu. To była gdzieś godzina, powiedzmy, wywiesiła gdzieś koło 10:00. Myśmy siedzieli tutaj w pokoju, ja, teściowa i córka. Oglądaliśmy telewizję gdzieś, ja wiem, w godzinach popołudniowych, gdzieś po 3:00.
zauważyliśmy jakiś cień przesuwający się po oknie. No i za jakieś kilka minut teściowa wyszła na balkon i krzyczy, że nie ma futra. Maryszewski należał do ludzi takich, który dzisiaj dokona włamania do sklepu, jutro ukradnie kurę, a pojutrze gołębia. Więc to był taki obszar, wie pan, który powodował, że nie można było wyegzemplifikować tego, co się powinno. Niemniej ślady były zabezpieczane i czasami w miarę zbierania materiału no, było coraz większe przekonanie, że to jednak jest Maliszewski. Uznawany był za przystojnego. Miał duże powodzenie u kobiet. Mimo, że od dziecka obracał się wśród bandytów, bardzo się od nich różnił. Na pierwszy rzut oka wyglądał jak zwykły obywatel. No był to jak na owe czasy taki dobrze ułożony włamywacz. Był dobrze ubrany, dość inteligentny, nie jakiś taki tempak, nieźle ubrany. No, nietypowe było to na przykład, że jego żona była lekarzem, miał już dziecko, także bardzo jakiś taki niby ustabilizowany tryb życia prowadziła, jednak był to klasyczny przestępca, chociaż nie robił takiego wrażenia. Maliszewski był bandytą nałogowym. Napady i kradzieże były mu niezbędne do życia jak woda i powietrze. Bez przerwy poszerzał zakres swoich działań. Po willach i mieszkaniach przyszedł czas na sklepy i magazyny. Były to miejsca lepiej zabezpieczone i posiadające własną ochronę. Maliszewski działał też z coraz większą brawurą. Często sam rozgłaszał, że idzie na akcję, a tym samym rzucał wyzwanie milicji. Najczęściej kończyło się to niepomyślnie. Dla milicji. Uciekał nawet z budynków milicji. Tak. No zawsze mi się to w jakiś sposób udawało. Trudno mi jest powiedzieć, jak to się odbywało, prawda, i kto mu w tym dopomógł, czy jakich użył forteli, żeby zwiec. Zresztą nie on jeden, bo wielu było takich, którzy również uciekali. Wielokrotnie wymykał się z różnego rodzaju zasadzek, między innymi, a były to lata 70, 73, 74, 75, nawet wtedy, kiedy strzelaliśmy do niego, bo była wtedy taka konieczność. Ale wpadł kilka lat później i uciekł z sądu na obecnej ulicy Solidarności z Sądu Wojewódzkiego, wyskoczył przez okno i uciekł. Upokorzeni i wściekli milicjanci z zapamiętaniem przeczesywali Pragę. Penetrowali środowiska przestępcze. Na gwałt poszukiwali informatorów, którzy choćby w niewielkim stopniu mogli ustalić miejsce pobytu Maliszewskiego. Milicjanci dobrze wiedzieli, że na Pradze wszyscy ludzie z branży doskonale się znają. Oni wszyscy się znali, gdzieś się spotykali, siedzieli w aresztach, w więzieniach, a poza tym no, całe to środowisko, można powiedzieć w cudzysłowie towarzystwo, doskonale się znało, wiedzieli kto kim jest. Dochodziły do nas takie sygnały od jego znajomych, z tego świadka przestępczego, że żywcem nie da się złapać, że no będzie robił wszystko, że albo zbiec, albo popełni po prostu samobójstwo, ostrzeliwując się. Wytworzyła się tego rodzaju fama, że Maliszewski jest bezwzględnym facetem i jak potrzeba, to zabije. Przez tych swoich, że tak powiem, współpracowników w tym paskudnym rzemiośle był uważany jako, no to, można powiedzieć nawet teraz nowocześnie, za idola. W 76 roku został aresztowany. Tym razem nie udało mu się uciec. Przez wszystkie przesłuchania i cały proces nie odzywał się. Został skazany na 12 lat. Trafił do więzienia w Płocku, a z nim jego sława. W krótkim czasie wszyscy więźniowie uznali go za swojego szefa. Był bardzo agresywny, atakował strażników, co jeszcze bardziej wzmacniało jego autorytet. Kilkanaście razy próbował uciekać, w tym z izolatki. W 78 roku dokonał samookaleczenia, by dostać się do szpitala. Zbiegł on z karetki więziennej, przewożony do Warszawy przez funkcjonariuszy służby więziennej. Pod Zakroczymiem sforsował drzwi od Nysy,
wyskoczył z samochodu i zbiegł. Natychmiast podjęto pościg, bez rezultatu. Maliszewski jakby zapadł się pod ziemię. I znowu milicja była upokorzona i wściekła. Jednak tym razem Komenda Główna sięgnęła po specjalne środki. Powołana została grupa operacyjno-poszukiwawcza, której miałem przyjemność być kierownikiem. Stosowaliśmy różne kruczki i różne metody, aby go zatrzymać. Stąd podobne zadania mieli wszyscy funkcjonariusze w Warszawie. Usłyszałem po raz wtóry o Maliszewskim wtedy, kiedy wydarzyło się nadzwyczajne wydarzenie wtedy w Polsce, a mianowicie Maliszewski, będąc poszukiwanym, postrzelił w domach towarowych centrum poszukującego czy ścigającego go milicjanta. Twarz to mnie była znajoma, bo tyle razy ją oglądałem na zdjęciach, także w tłumie ludzi jak wszedł, zauważyłem, no i poszedłem za nim. No chciałem zorientować się, gdzie pójdzie, no samemu to wiedziałem, że to trochę, no, pewnie nie dam rady. Znałem jego wyczyny, uciekał z konwoju, z zakładów. Wiedziałem, jak on postępuje w sytuacjach, kiedy go chce się zatrzymać. Gdy on wszedł do Sawy, no tak się zastanowiłem, no, jeśli go zostawię, no to pewnie gdzieś tam wejdzie w tłum ludzi w środku i zginie, no i okazja zatrzymania będzie już stracona. To jest boczne wejście i trudno przewidzieć, czy on wejdzie na pierwszym piętrze, czy na drugim, czy wyżej. Zasuwam po schodach, patrzę, on schodzi z góry. No idziemy na siebie, no. Podszedłem, legitymację okazałem mu, że z milicji jestem. Wy pana dowód poproszę. Co się stało? A tutaj tak, no i zaczynam tam taką pełną wersję opowiadać, że tam ktoś go posądził o kradzież, że ja udaję, że ja nie wiem, że on jest, nie robisz. Mnie dowód daję, wziąłem dowód, mówię, no trzeba sprawę wyjaśnić, pójdziemy na komisariat, to się wyjaśni. On mówi, a po co na komisariat? Mówię, no wie pan, trzeba wyjaśnić sprawę, no. I schodziliśmy, to on przy dojściu już do drzwi wyjął pistolet, strzelił, no. Poczułem tutaj trochę... Zabolało, wyskoczyłem za nim, ale uciekł. Sprawa stała się prestiżowa. Wymyślono nadzwyczajne jakieś sytuacje, mianowicie takie, że każda jednostka w Polsce miała obowiązek powiadomić wszystkich taksówkarzy, wszystkich konduktorów kolejowych, dworcach PKS-u. Strasznie dużo różnych wytycznych poszło, bardzo precyzyjnych. I w każdej jednostce organizacyjnej powinna być teczka. Teczka, w której miały pojawiać się ewentualne informacje o zbiegu. Nie tylko taksówkarze i kolejarze mieli poznać twarz Maliszewskiego. Jego zdjęcie miało znaleźć się na dworcach kolejowych, lotniskach i w każdym hotelu. Po całej Polsce jeździły grupy milicjantów, sprawdzając, czy rozkazy są wykonywane. Do jednej z nich należał Jan Płócienniczak. Przechodziliśmy obok hotelu. Mnie coś strzeliło do głowy, jako że często miewałem jakieś takie niekonwencjonalne pomysły. Weszliśmy do tego hotelu. Poszliśmy do pani recepcjonistki i ja powiedziałem, proszę pani, myśmy mieli wypadek, samochód gdzieś jest kilka kilometrów stąd, za jakieś 2-3 godziny nam ściągną ten samochód, chcielibyśmy jakieś dwa pokoje wynająć i zamieszkać tutaj, umyć się, przebrać. No i proszę bardzo, dokumenty. Nie mamy dokumentu, bo dokumenty zostały w teczce w samochodzie, za 2-3 godziny będziemy mieli, to podamy pani. A nazwiska? Ja podałem nazwisko Maliszewski, a kolega Aleksander Chyl podał nazwisko nie robisz. Zameldowaliśmy się w tym hotelu i reakcja miejscowej milicji czy posterunku powinna być natychmiastowa, że ta pani powinna zadzwonić do tego posterunku, powiedzieć, jest Maliszewski u mnie w hotelu, proszę przyjeżdżajcie po niego, że tam przychodźcie, bo to było parę kroków. Oczywiście ona tego ruchu nie wykonała, bo nigdy jej prawdopodobnie nie uprzedził, że ma podjąć jakieś działanie, gdyby się pojawił Maliszewski lub nie robisz, bo on pod tymi dwoma nazwiskami występował. No i oczywiście nikt nie przyszedł, jak nie był powiadomiony. Myśmy byli pierwsi, którzy zaleźliśmy do komisariatu klucz od pokoju. Powiedzieliśmy, że tam jest zameldowany Maliszewski i nie robisz, wyjaśniając im, że to my jesteśmy tym Maliszewskim i nie robiszem. No i potem już musiałem omijać to województwo przez kilka lat. Dopiero po 4 latach wysiłki, by w praskim podziemiu przestępczym zdobyć informatora, zakończyły się powodzeniem. W krótkim czasie pojawiły się pierwsze tropy prowadzące do Maliszewskiego. Milicja dowiedziała się też, że zmienił wygląd. Specjalnie schudł, przemalował włosy i zapuścił brodę. Dostaliśmy taką informację, że na Ursynowie, w jednym z mieszkań, w budynku, nie, chyba 8-piętrowym, przebywa Maliszewski. To mieszkanie było na parterze. Można było z tej skarpy właśnie zajrzeć tam,
stwierdziliśmy, że jest Maliszewski, jest jego dwóch kolegów i kobieta z dzieckiem na ręku. Wówczas nie zdecydowałem się na wejście do tego, do mieszkania, albowiem obawiając się, że może wyniknąć taka sytuacja, która by zagroziła życiu dziecka, ponieważ Maliszewski był uzbrojony, mogło dojść do wymiany strzałów. Po 40 minutach, może po godzinie, wszyscy trzej weszli, wsiedli do samochodu, to był Fiat 125P, o ile już pamiętam, jeszcze pamiętam, to był to on koloru czerwonego. Wsiedli. Funkcjonariusze z Wydziału Zabezpieczenia dysponowali samochodem marki Mercedes. Podjechali do tego samochodu i przez uchylone okno jeden się zapytał o ulicę. Na pewno ci, którzy byli w Fiacie, myśleli, że to są jacyś turyści, którzy po prostu zabłądzili i nie wiedzą, w którą stronę i gdzie pojechać. Zatrzymali się, zaczęli tłumaczyć. Za Mercedesem jechał następny samochód, skąd wyskoczyli funkcjonariusze i w bardzo szybkim stylu wyciągnęli trzech delikwentów z samochodu, rzucili na ziemię, przeprowadzili przeszukanie. Ci dwaj nie mieli broni, natomiast Maliszewski posiadał przy sobie 3 jednostki broni ukryte za pasem od spodni. Natychmiast został przewieziony do komendy stołecznej. Przez cały pobyt w areszcie śledczym był skuty kajdankami. Milicjanci nie mogli dopuścić do ucieczki Maliszewskiego i kolejnego upokorzenia. Codziennie tym właśnie korytarzem Maliszewski, wel nie robisz, był prowadzony do prokuratora na przesłuchanie. Protokół przesłuchania podejrzanego. Doprowadzony z aresztu śledczego Jerzy Maliszewski. Na pytanie o dane personalne milczy. Na pytanie, czy zrozumiał treść ogłoszonych zarzutów, podejrzany milczy. Na pytanie, czy chce w tej sprawie złożyć jakieś wyjaśnienia, podejrzany milczy. Odmówił przeczytania i podpisania postanowienia o przedstawieniu zarzutów i niniejszego protokołu. Pani prokurator, pani przesłuchiwała Maliszewskiego przed chwilą. Dlaczego pani zdaniem Maliszewski milczy? Nie wiem. Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, jakie są motywy takiego zachowania teraz. Jest to człowiek, który jest podejrzany o dokonanie szeregu przestępstw kryminalnych. Jak wynika tutaj z postanowienia o przedstawieniu zarzutów, a jest to postanowienie uzupełniające, tych zarzutów ma 6, w tym 2 najpoważniejsze, bo dotyczące usiłowania zabójstwa. Znaczy oprócz postrzelenia milicjanta jeszcze tak, ma... jest dodatkowy czyn, usiłowanie zabójstwa w dniu 31 grudnia 1979 roku, który to dokonał wspólnie z innymi osobami na Pradze w Warszawie. Pani prokurator, czy pani jest zdenerwowana po rozmowie z Maliszewskim, jeżeli to można nazwać rozmową? W tej chwili już nie. Pierwsze kontakty z tym człowiekiem były denerwujące. Natomiast w tej chwili myślę, że przyzwyczaiłam się po prostu do tej jego postawy, do tego milczenia, do tego okazywania niechęci. Czy to jest milczenie agresywne? Tak. Zdecydowanie tak. No przecież to przejawia się, zarówno przede wszystkim myślę w oczach tego człowieka. Jest w nich jakaś duża zawartość nienawiści, niechęci. A gdy się odzywa ten człowiek, to w zasadzie mówi wyłącznie o tym, żeby mu dać spokój, i to w słowach dość niemiłych.
Jego zeznania nie były potrzebne, by doprowadzić do skazania. Dostał 25 lat. Jeśli dodać do tego 10, które zostały mu do końca poprzedniej odsiadki, w więzieniu miał spędzić okrągłe 35 lat. Jednak w 1994 roku prezydent Lech Wałęsa ułaskawił Maliszewskiego. Kiedy Maliszewski wyszedł, no bo wyszedł, zajął się jakimiś drobnymi interesikami, ale wtedy natrafił na swego dawnego kumpla, Czesława K., jakiego Cebera, wspólnika Henryka Niewiadomskiego, znanego jako Dziad z gangu wołomińskiego. Ceber i Niewiadomski mieli kantor w Ząbkach, gdzie kasjerem w kantorze był syn Cebera. Syn został w połowie, w lipcu 1995 roku porwany i po kilkunastu dniach wypuszczony. Ceber zapłacił ponad 100 tysięcy dolarów za wypuszczenie syna. Jerzy Maliszewski został kimś w rodzaju kierownika grupy śledczej, którą on, tenże Czesław K., zorganizował, żeby wyśledzić, kto porwał mu syna. Równocześnie był ochroniarzem Czesława K. Maliszewski z Ceberem i synem Cebera, Darkiem, jeździli po podwarszawskich miejscowościach i szukali miejsca, gdzie tenże Darek był przetrzymywany. I znaleźli. Wściekłość Cebera nie miała granic. Dom należał do innego bossa wołomińskiej mafii. Ceber zarządził wielkie polowanie na tego, który ośmielił się porwać jego syna. Wszyscy bossowie stanęli po jednej albo po drugiej stronie konfliktu. Polowanie przerodziło się w wojnę. W ciągu jednego roku w Warszawie i okolicach wybuchło 11 bomb. Jednak żadna z nich nie dosięgła celu. 13 marca Ceber razem z Maliszewskim pojechali do Marek, gdzie Ceber miał willę, oczywiście przejętą za długi od kogoś, gdyż dostał kilka telefonów zawiadamiających go, że ktoś się usiłował do tej willi włamać. Jacyś ludzie podobno się po niej kręcili. O dziwo ten telefon, niektóre z tych telefonów były z policji, z Marek. Przyjechali, obejrzeli, oglądali sobie tą willę, wreszcie weszli do niej. I w tym momencie gruchnęło. No i obaj panowie zakończyli życie. Ktoś wewnątrz willi, na drzwiach wejściowych, zawiesił pocisk moździerzowy z wkręconym zapalnikiem. Także kiedy Maliszewski wziął klamkę i ją otwierał, pocisk spadł, huknął i oto to jest, co zostało z pana Jurka. Można by zakończyć tą całą opowieść o Jerzym Maliszewskim taką filozoficzną sentencją. Jakie życie, taka śmierć.